Odcinku, który God of War Ragnarok na moim kanale. Ostatnio, jak pamiętacie, trafiliśmy do krateru. I tutaj sobie eksplorujemy na razie. Co to jest? Mów. Tego dnia, kiedy dolina została zniszczona, moja dusza rozdarła się na dwoje. Część mnie wciąż jest tam, ze szczątkami. Może, gdyby ta klepsydra była cała, odzyskałbym pamięć. Może znalazłbym spokój. 5 godzin drogi na północ. 2 godziny na wschód. Usłyszałem, że w tej dolinie znajdę nowy dom. Mój dawny dom zniszczyli Asowie. I co się stało? Nie mogę sobie przypomnieć. Wiem, że pragnąłem nowego życia. Pamiętasz coś, co mogłoby nam pomóc znaleźć drugą połowę tej klepsydry? Widziałem 3 wodospady. Pamiętam, że chciałem się przy nich osiedlić. Okej. Ten duch może nam powiedzieć, co się wydarzyło w dolinie, bracie. Jeśli to Lewiatan zamroził te błyskawice, czy to oznacza, że... Mama? To nic nie znaczy. Nie wiemy, czy Fate była. To prawda, ale ten zamarznięty piorun stanowi zagadkę. Jeżeli chcemy poznać jego historię, musimy się dowiedzieć, co pan... Dobra. Przeskoczmy. No właśnie, tam jeszcze coś jest. Skrzynka. Na pewno da się jakoś przejść. Rozejrzałeś się? Ale ja wiem, tylko chcę sobie skrzyneczkę otworzyć. Dobra. Chodźmy teraz tu. Weźmy skrzynkę. Okej. O, czyż to nie ciekawe? Co to jest? Pojęcia nie mam. Stąd moja ciekawość. Ale kryształy są cenne. Może do czegoś się przyda. Dobra. Chodźmy tu teraz. Ej, tylko ostrożnie przy tych ścianach, bracie. Przecież zawsze jestem ostrożny. No tak, ostrożny i delikatny. Jeśli coś przechodząc zniszczyło ten tunel, to musiało być duże. Duża czy mała, każda istota ma słaby punkt. Dokładnie tak. Dobra. Ale tu cicho. O, no i wypaplałeś. No oczywiście, że to cholerny smok. Dobra. I dobra. Widzę, że tutaj no dawaj, dawaj. Wow, ej, ej, ej. Nie, no żartowałem. Dobra, Atreus coś tam zadaje. Wow. Dobra. Ej, to mu też zadaje. O,
Dobra. Raz. Dobra. Ała, dobra, tak się nie opłaca. Dobra. Dobra. Damy mu tak. Tyk. Dobra, jakieś tam obrażenia dostaję. Wow! Ra. No, uderz. Dobra. O. Dobra. Powinniśmy byli spodziewać się tu takiej bestii. Warto zawsze spodziewać się niespodziewanego. Co? Mam nadzieję, że te trzęsienia już ustaną. Może kiedy zrobimy swoje w dolinie, okaże się ona niezłym schronieniem. Ra, wszystko słabsze. Lepiej sprawdźmy, czy w kraterze jest więcej smoków. Skoro mamy, no wiesz, uzdrowić ten świat. Okej. Okay. Dobra, tu sobie weźmy. Cyk. I dobra, teraz chodźmy tu. Cyk. Co to daje? Antykryształy. Element rzemieślniczy. Okej. Okay. Fragment kryształu. Ratukolny. Masz już jakiś ulubiony wiersz Kwasira? A po co mi taki? 7 na 14. Upiór ze wschodu. Cyk. Okej. Okay. Dobra, chodźmy tu. Tutaj do góry teraz. Ora. No. Trzeba wyjść na górę chyba jeszcze, by to otworzyć. Można tu jeszcze jakoś wejść? Można. Dobra. Wow. Cyk. No, elegancko. Jeszcze wyżej. Dobra. No.
Okej. Dobra. Teraz możemy już zejść sobie na dół, otworzyć tą skrzynię. Tylko ona była jeszcze niżej. Nie, tu była. Okej. Co, mogę stąd wyjść gdzieś? Asgardzka sztabka aż 6. Okej. Tutaj na górę. I co to mogę otworzyć? Mogę. Okej. Dobra. O, co to? Studnia życia. Mała kąpiel, bracie? Okej, kryształy pozbierajmy. Kolejny z tych tajemniczych kryształów. Co tutaj jeszcze jest? Lepiej zebrać sobie niż nie zebrać. Tutaj mamy. Syk. Wchodzimy wyżej. I co tu? To jest skrzynia. Okej, i co? Tutaj. Ej, wielkoludzie! Szef potrzebuje twojej pomocy z przyprowadzeniem tego jelenia do drzewa świata. Szef, nie ja. Czaisz, ja niczego od ciebie nie potrzebuję. Nażarłem się jeleniej karmy i mam się świetnie. No, ale pogadaj z nim, jak będziesz w świecie między światami. Okej. Okej, tu mogę otworzyć? Nie. Jeleń pół roku. Na razie się nie wybieram tam. Więc na razie tego questa nie będziemy robić. Tutaj... To ostatni z zaginionych schematów. Przypuszczam, że możesz liczyć na nowe rękojeści mieczy. Zakończona. Właśnie, czemu ja nie ulepszyłem sobie... Tutaj mogę sobie ulepszyć. Duma mrozu. Tu mogę ulepszyć. Albo to. Obrażenia damy. I tu też damy obrażenia. Na razie więcej nie ulepszam. Wróćmy tu. Skrzynkę otwórzmy. Okej. Świetlisty stop. Dobra. Okej. Idziemy. Na dół. Chwila. Myśmy tutaj wpadli na początku, nie? Ja bym chciał się tu wrócić. Okej. Coś jest? Dobra. O, teraz możemy ich truć. No. Elegancko. Tu coś jest? Nie. Tutaj są jakieś potworki. Dobra.
Dajemy szał z party. Raz ciebie też pokonamy. I okej, tu coś z nich wypadło, czy nie? A, tu mieliśmy tego gościa, jak on się nazywał? Ten, co od niego odebraliśmy tą książkę. Dobra. Kryształ rozbity. I chwila, bo gdzieś tu się schodziło na dół, nie? O, tu jest. Nie dosięgnę. Też nie. Cyk. I raz, jakby to zrobić? Ja mam pytanie. Bo skoro wiem, że to tu jest, nie? Chwila. Ja bym tu wszedł, nie? Aj nie. Dobra. Dobra. Okej. I otwarła się skrzynia, więc pójdźmy ją otworzyć. No tam na dole jest. Hop. I teraz gdzie ona była? Cyk. Hop. Tutaj jest coś do przeczytania, więc poczytamy. Nie tu. Mam wrażenie, że jestem pod nią. Nie, że pod nią, tylko że ona jest wyżej po prostu. Hop. Tu może była. Ta, tu była. I czy jest jakiś sposób, żeby wyjść stąd szybko? I jest jabłko. Czy tu już jest czwarte? Ta, zdobyliśmy wystarczająco. Trochę tylko. Dobra, tak możemy wyjść, okej. Więc wyjdźmy. Tutaj cyk. I hop. Czemu mi kompas zniknął w ogóle? O, kruk. Dobra, bo i tak im nic nie zrobię, dopóki... A tu jest brok. Wiesz, co trzeba zrobić, właśnie. Uwolnij się. Aj. Kurde. Dobra. Dobra. To mi nie uciekaj, bo się zaś regenerować przy tym. Okej. Biański ołtarz.
Może Freya wie, o co chodzi. Dobra, tutaj jest mistyczna brama. Ale chodźmy do Broka, bo może możemy ulepszyć pancerz. Czego ci trzeba? Pancerza nowe są chyba. Nie, oczyszczony kryształ mi jest potrzebny. Ale taki mam nowy. I nie wiem, czy on nie byłby... Nie. Nie. Na razie mi brakuje, ale ręce. Takie karwasze. Minus 40 do run. Nie wiem, czy chcę taki. Co? Przyszedłeś się pogapić? Okej, bo broń mam. To, plus 7 do witalności. Minus 30 do run. Wszystko tak do run bardzo daje. Pewnie ci tu tylko zawadzam, co? Nie no, kas, Brok. Okej, tylko czemu mi ten... Czemu mi zniknął ten... Kompas? To jest dobre pytanie. Doceniam to. Weźmy mapa. Tutaj co? Skrzynie Norn 0 z 2. Przed chwilą jedną otwarłem. Wiedza o świecie. Kruki Odyna. Polowanie na smoki. Ofiary wojny. Jelenie pół roku. Okej. Okay. Cele. Przysługi ofiara wojny. Płonące niebiosa. No ale mi w ogóle... I w ogóle ten zniknął. Zniknęła mapa. To przeczytałem, czy nie? No właśnie, nie. Przeczytałeś coś ciekawego? Mapa. Tu mam się kierować. Czyli mam iść w stronę tego piorunka. Dobra. Chodźmy więc. Tutaj mamy... Tutaj damy radę. A, tutaj jest to. Okej, dobra. Kolejny Nidhogg mały. Masz go! Nie, Kratosie! Widzę, że radzisz sobie doskonale! Nie potrzebuję twojej zachęty. O nie. Uraziłem cię. O nie. Chyba go uraziłem. Jest krawie chóry, okej. Okay. Kurde, właśnie, bo ja nie zdobyłem żadnego, żeby ulepszyć sobie włócznie. Dlaczego tak się dzieje? Dobra. Dobra, cyk. Dobra, tu jakiś dzik jest. Skrzynia Norn. Tutaj jest. Smok wrócił! Jest wściekły! O, jak miło! Dobra. No. No kurde! Dobra. O, zabił nam kolega. A tak, a następnie on. Jak dostać się do Birki? Nie ma drogi przez. Okej, wrócił kompas. No to poszukajmy innej drogi. Co to jest? Rąby powietrzne. Dość małe. Mogą być magiczne. Są trochę dziwne. Co mamy z nimi zrobić?
Nie wiem. Może coś się zmieni, jeśli wrócimy tu nocą. Aha. Chwila, no tu jest jeden. Nie widzę innych tych. Tu jest jeden do klepnięcia, nie? Tu jest drugi. No to dwa mam zlokalizowane, ale trzeciego nie mam. Tutaj kolejna trąba powietrzna. A, tu jest. Tylko jak ten z góry walnąć w takim razie? Dobra. Tak jest. Skrzynia Norn otwarta, druga. No, i róg też chyba czwarty. Tak, udało się. Dobra. Okej. Mówisz, że nocą powinniśmy tu przyjść, więc dobra, zmienimy dzień w noc. Okej. Tutaj jeszcze coś jest. Hop. Mamy ołtarz. Okej. O nie. Fantomy. Dobra, tym się zajmę w następnym odcinku. Pamiętajcie, subskrybujcie, dzwonek, żeby zawsze na bieżąco się z wami żegnam.